Do dorosłego żużla droga jeszcze bardzo daleka. Kacper Halkiewicz o profesjonalną licencję będzie mógł się starać najwcześniej za 5 lat. Ale już teraz profesjonalnie podchodzi do tego, co chce w życiu robić. Jak miałem chyba 5 lat, no jakoś tak miałem 5 lat, zacząłem jeździć na takim małym motorku, jak 50 pojemność. No nie wiem jak to będzie, ale chyba za rok jakoś będę zdawać licencję. Nie boję się. To mi się bardzo podoba, ten sport. A ty jaką prędkość rozwijasz i który tor ci najbardziej pasuje z tych, na których do tej pory jeździłeś? Najszybszą chyba prędkość miałem 30 na godzinę 50. I mój najlepszy tor w Rybniku i w Częstochowie. Jak na chęć uprawiania tak niebezpiecznej dyscypliny sportu zareagowali rodzice Kacpra? W tym sezonie to już coraz bardziej, bo już widzę, że to jest takie poważniejsze ściganie i naprawdę są momenty, gdzie nie chciałbym patrzeć nawet jak jedzie, tylko czekam aż się bieg skończy i zjedzie do parkingu. No straszne. Matka chyba każda przeżywa, widząc jak dziecko nie daj Boże upada. Stres ogromny. Nie było oporów, kiedy Kacper powiedział, że chce jeździć? Na początku mówię, nie, no to są małe motorki, nic sobie nie zrobi, ale teraz z każdym czasem jest coraz gorzej. Na chwilę obecną to chcemy się bawić tym, to ma być zabawa, a na takie prawdziwe ściganie to jeszcze przyjdzie czas, chociaż już tak jak mówię, no stres jest, bo to jednak już i prędkość i no dzieje się już dużo podczas tego biegu. Młodemu zawodnikowi pomaga grupa oddanych sponsorów i znany w środowisku żużlowym Paweł Tomkowicz. Jakbym w niego nie wierzył, to by mnie tutaj nie było dzisiaj. Także to jest chyba najprostsza rekomendacja, najkrótsza rekomendacja. Pochwal się, co tutaj dzisiaj przekazałeś Kacprowi i skąd właśnie ta pomoc bardzo młodemu jeszcze adeptowi sportu żużlowego. Ach, taka mała prezentka, torba na kask, jakieś tam osłonki na manetki. A skąd pomoc? No bo skąd te dzieciaki mają mieć? Oni bazują tylko i wyłącznie na tym, co dadzą im rodzice. No, ja jeśli mam możliwość coś dla nich zrobić, coś im pomóc, to oczywiście się staram. Finansowo no nie jest... Jest ciężko, no aczkolwiek no mamy kilku takich właśnie, że tak powiem, partnerów, którzy nam pomagają i tutaj właśnie za pośrednictwem Radiofon chciałem podziękować wszystkim, którzy chcą nam pomóc, bo no nie ukrywajmy, że duży żużel jest sportem drogim, a ten mały wcale nie jest mniej droższym. No.